Witajcie moi drodzy, z tej strony ja MWK i w dzisiejszym filmie będziemy sprawdzać i testować różne TikToki w Minecraft. Więc na starcie fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, ponieważ każdy 1000 łapek w górę to jeden TikTok dodatkowy w następnym odcinku. Więc myślę, że warto tutaj łapkować, tak samo jak warto subskrybować, bo wtedy nie przegapicie filmu. Przejdźmy do pierwszego TikToka. Okej, mamy tutaj, jak możecie zauważyć, TikToka z Minecraft Bedrock i tutaj ziomek zrobił lewitującego kwiatka. Co? I jeszcze portal? Wydaje mi się, że to nie zadziała, ale możemy spróbować. Yo, patrzcie, jaki seed mi się tu wygenerował. Dobra, więc pierw musimy sobie zbudować ten portal, który był widoczny na TikToku, tylko że on tutaj, jak możecie zauważyć, był w ziemi, więc mamy taki oto portal. Teraz dajemy sobie tutaj dispenser skierowany do portalu, łączymy to redstone'em, ponieważ tutaj będzie piston i ten piston musi być aktywowany. I tutaj musi być też półpłytka. Do dispensera powinniśmy dać krzesiwo. No i jakby clue tego odcinka, czyli kwiatek. Musimy sobie wziąć kwiatuszka. Weźmiemy takiego, jak był na TikToku, żółty. Tutaj musimy to sobie zadirtować i dać tam guzik. Ej, ale ja tego nie mogę położyć. Co jest? Chyba, że pierw tak i tak? Ej, nie da się! To już jest skazany na niepowodzenie! Ziomek to mógł zrobić na TikToku, ja nie mogę! Ej, wytyfy, a czy chociaż... Ale dobra, spokojnie, spokojnie, ja wiem, dlaczego to nie zadziałało, bo nie wzięliśmy śniegu. Potrzebujemy śnieg. Proszę bardzo, dajemy go tutaj i teraz dajemy... O, nadal to nie działa. Nadal to nie działa, bo on dał śnieg i jakby to mu działało. Patrzcie, on daje dirta, daje tutaj kwiatek, daje na to śnieg i daje guzik i to mu zadziałało, lewitujący kwiatek. Później wszedł tutaj i od razu rozwalił portal. No nie, to nie zadziała. To śmierdziało fejkiem na kilometr, ale no miałem jakąś taką małą nadzieję. Dobra, teraz mamy kolejny glitch. Jak możecie zauważyć, ziomek na bedroku tutaj wleciał do wody. Okej, w sensie, że pływał w wodzie i wyszedł od razu ze świata, go zapisał i wchodzi na niego ponownie. Okej, i co się wydarzy, kiedy załaduje mu się świat? Dobra. Teraz się przekonamy, uwaga. Yo, jest na górze. Co jest? No to akurat będzie łatwo zrobić, tylko musimy się gdzieś wkopać najlepiej pod ziemię. Tak, o, tu jest jakiś cave. O, jest jakiś cave, dobra, najlepiej będzie w cave'ie, bo wtedy będziemy mogli sprawdzić, czy to rzeczywiście działa. Weźmy sobie tylko pochodnie. O, proszę bardzo, rozświetlmy tutaj. No i co, musimy sobie zrobić tutaj takie coś. Ja się zabuduję. Oświetlimy sobie tutaj teren i... Okej, dobra. Teraz bierzemy sobie po prostu wiaderko z wodą. Rozlewamy to wiaderko tutaj. Włączę może sobie Game Moda Survival. I co? No teraz musimy tam wpłynąć i zapisać grę i sprawdzić, czy to rzeczywiście działa. Czy to tepnie nas na samą górę. Uwaga. Dobra. I cyk. A nie, bo to cofa od razu. Dobra, to trzeba mega szybko. Uwaga. I... Pyk. Dobra, wydaje mi się, że to mogło pójść coś nie tak, ale dobra, wbijamy na świat, uwaga. Czy zostanę przeteleportowany na górę mapy? Nie, same fake TikToki, widzowie, same fake TikToki, dobra. Sprawdźmy jeszcze raz, żeby nie było. Jest też szansa, że to działa na innej wersji Bedrocka jakby, nie? Ale no dobra, czekajcie, dopływamy do końca, trzymam strzałkę. Wyłączam, zapisuję człowieku, dobra, i wchodzę. Uwaga, uwaga, może teraz się uda. Czy wyniesie nas na samą górę? Nie, niestety nie. O, i mamy tutaj przyjaciela, który już na nas czeka. Spadłuwa, gościu. Też jest szansa, że w sumie przez to, że nie gramy na konsoli, to nie działa, bo jak widzieliście, tamten gościu grał na konsoli. No nie działa, szkoda, no. Dobra, kolejny TikTok. Nowy glitch, jak możecie zauważyć. O, i to jest glitch, który ja już wam prezentowałem. Nie wiem, czy widzieliście mojego shorta. Tak, to jest, słuchajcie. A, ale on za innym sposobem to robi, ty. On wychodzi i wchodzi na świat i to mu kopiuje te itemki. Yo! Więc do tego potrzebujemy liść mimozy. Mimoza, o, proszę bardzo. Weźmiemy sobie kowadło, tak jak było na TikToku, żeby nie było. I potrzebujemy również redstone, żeby to zasilić. W sumie, dobra, weźmiemy sobie tak po prostu. No i co, teraz tutaj dajemy sobie tak, aktywujemy. Dzięki temu ten liść nie będzie opadał, jak widzicie, bo tak to opada, tak to nie opada. No i co, dajemy na to kowadło. One jest zbugowane, jak sami widzicie. Wychodzimy z gry, zapisujemy, no i zobaczymy, czy to rzeczywiście zadziała i czy to nam skopiuje. Uwaga, uwaga, ładuje się świat i...
dobra, patrzcie, rzeczywiście. Kowadło jest tutaj, które było tu, a nam wypadło. Ej, dobra, ja wiem, co zrobimy. Zrobimy teraz tak, słuchajcie, też z piaskiem, żeby to sprawdzić. I jajkiem smoka, właśnie. Ej, to jest dobry plan, więc tutaj dajemy jajko, dajemy sobie też piasek. Jak widzicie, wszystkie przedmioty z grawitacją właśnie w ten sposób się bagują. To możemy zniszczyć. Zapisuję i wchodzę z powrotem. Czy będziemy mieć to skopiowane? Teraz będą masz 3 bloczki. Yo, dobra, jajko jest, jak możecie zauważyć. Drugie, tutaj kowadło też się skopiowało i piasek też się skopiował. Ale kozak, ty. Ej, a patrzcie w ogóle, co się stanie, jak staniemy na ten blok. Czekaj. O kurde, ty. Kolejny błąd, można wchodzić w te bloki. Czekaj, a jak z jajkiem to wygląda? Pa, tak samo. Ej, ty, tego to nie wiedziałem akurat, poważnie, nie? Możecie napisać, czy go wykorzystacie. Przejdźmy dalej. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy bedrock i mamy shulker oraz nić. Okej, ja znam to. Ja nie wiem, czy kiedyś tego wam nie prezentowałem w jakichś błędach. Tak, on będzie przesuwał teraz piasek. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. I co tu się wydarzy dalej? Bo to, tego akurat nie wiem. Nie pamiętam, bo to dość dawno temu było, ale okej. No bedrock, jak możecie zauważyć, mu wypadł. Co? Ej, dobra, wątpię, że to zadziała, ale no od tego jest ta seria, żeby to sprawdzić. A więc jesteśmy już teraz na wersji javowej. Musimy wziąć sobie shulker boxa, weźmy sobie czerwony, tak jak wziął ten ziomek. Musimy znaleźć sieć, w sensie nić. Musimy wziąć sobie jeszcze bedrocka. No i oczywiście piasek. Piaseczek, piasunio. O, nie ten podejrzany, tylko ten zwykły. Dobra, okej. I w takim razie teraz dajemy shulkera skierowanego w bok, okej. Tutaj dajemy nić i tutaj dajemy bedrock. No i jakby to powinno zadziałać. Patrzcie, to działa. Ale nie, ten piasek wraca, widzicie? Ten piasek wraca, a tam nie wracał, czyli naprawiono ten błąd. Chociaż nie do końca chyba. A jakbym tak szybko, szybciutko tak pyk, 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 pyk. Nie, to niestety nie działa. Jakby ten błąd naprawili. Bo w sumie bez sensu by było, jakby było można właśnie bedrock sobie pozyskiwać. No bo patrzcie, widzicie to? Ten blok się rzeczywiście przesuwa, ale no nie zostaje w swoim miejscu. Tak jakby ten shulker box go cały czas tutaj do siebie też odpychał. Wydaje mi się, że na innej wersji Minecrafta to by zadziałało, nie? Bo ja jestem na 1.21. Jakbyście spróbowali na 1.19 albo może 1.16.5. O, na tej wersji wydaje mi się, że to na pewno by zadziałało, nie? Dobra, co my tutaj mamy? Nie buduj takiego łóżka. Okej, nie będę budował takiego łóżka. Spoko, loko. Teraz pokażę nam, jak zbudować dobre łóżko. Daję tutaj hopper. Daję dispenser, do dispensera armor stand. Aktywuję to wszystko. Daję czerwoną czapkę, przesuwa piston. Okej, okay. Yo, patrzcie, mamy poduszkę w naszym łóżku. Ale sztos. No dobra, w takim razie weźmy sobie, zbudujmy taką ściankę, coś ala jakbyśmy byli w domku. Wiecie, o co chodzi, żeby poczuć ten klimacik. Nie, tutaj sobie zrobimy coś takiego. O, proszę bardzo, cyk, cyk, cyk. Zrobimy sobie tutaj jeszcze w ziemi drewno, żeby było ładnie. Dobra, mamy, więc teraz bierzemy sobie hopper. Hopper, o, proszę bardzo. Ten hopper dajemy tutaj. Teraz bierzemy dispenser. Bierzemy sobie armor stand. Dobra. I ten armor stand musi... Czemu on... O, dobra. Musi wylecieć tutaj. W sumie moglibyśmy go po prostu postawić. Nie rozumiem za bardzo, no ale dobra. Teraz dajemy tutaj, słuchajcie, piston skierowany w tą stronę. Nie mogę, o, dobra. Zakrywamy tego armor standa, zabudowujemy wszystko. I teraz najważniejsza kwestia, czyli właśnie pokolorowanie czapki. Możemy to zrobić w sumie na różne sposoby, bo możemy różne kolory łóżek zrobić. Więc my sobie to potestujemy, na przykład na takich kolorkach, jak teraz właśnie widzicie. Więc kolorujemy czapkę. A, ja wziąłem za mało czapek, chłopie, kurde. O, dobra, teraz będzie git. To pokolorujemy każdy na inny kolor. Cyk, cyk. No i co, dałem czarny hełmik, to teraz dajemy czarne łóżko. O, proszę bardzo, cyk. Ej, mocno to wygląda, naprawdę. Dobra, możemy sobie teraz zmienić kolor na przykład czerwony i sprawdzić, jak to z czerwonym wygląda. Też nieźle, serio, ty. Dobra, teraz czas na purpurowy, rozumiesz, więc tutaj cyk. I musimy zmienić czapeczkę.
O, ej, fioletowy chyba wygrał, nie? To jest Grammy Shake, szyku łóżko. Oh my god. Ale nie, naprawdę ładnie to wygląda. Sprawdźmy teraz, jakbyśmy to, jakby to wyglądało, jakbyśmy się położyli. O, czy ja mogę, się położyć na... Nie mogę się położyć na game modzie, serio? Dobra, bo ja chcę zobaczyć to od góry. O, aha, nie zobaczę na F5? Ej, patrzcie, mamy normalnie tą głowę w łóżku. No tak, mamy głowę w łóżku, głowę w poduszce, tak jakby. Nie no, mega fajny TikTok. Myślę, że to jest jedna z lepszych dekoracji, jaką ostatnio widziałem. Dobra, Minecraft hack. Wow, ej, taki młot. Dobra, ziomek tutaj daje armor stand na ognisko i daje tutaj głowę szkieleta. Aha, to jest w taki sposób zbudowane i porąbane w sumie trochę, nie? Bo to, o lol, i jeszcze teraz od góry też. A, wbija tutaj light. Lightning rod i teraz świeczkę i mamy młot Thora w Minecraft. No dobra, więc w takim razie my też musimy sobie ten młot Thora zrobić. Pierw zaczynamy oczywiście od ogniska. Te ognisko dajemy tutaj. Musimy je zgasić, więc bierzemy do tego łopatę. Teraz bierzemy dispenser i bierzemy, słuchajcie, armor stand. Cyk. I musimy to aktywować za pomocą redstone'owego bloczku. Proszę bardzo. Bierzemy teraz głowę szkieletona, którą dajemy na ten armor stand. Teraz bierzemy piston, żeby przesunąć tą głowę właśnie nieco w bok. O, uwaga, pyk, dobra. Czekajcie, bo czy to nie zadziałało właśnie? O, dobra, zadziałało, już myślałem, że nie zadziałało. Teraz nad tym dajemy kolejny dispenser i kolejny armor stand. Proszę bardzo. Aktywujemy go oczywiście, rozwalamy to. Dajemy na niego głowę szkieletona. Tutaj zabudowujemy, dajemy pistonik, aktywujemy, proszę bardzo, rozwalamy pistą. Teraz to wpada sobie tutaj elegancko. O, i mamy już tutaj jakby widoczny młot. Ale trzeba zrobić jeszcze rączkę. Dlatego teraz tutaj dajemy sobie lightning roda. O, w ten sposób. I od góry musimy dać tutaj pistona skierowanego w dół. W dół, gościu. O, w ten sposób. Cyk. I jeszcze raz. Cyk. Dobra. I mamy to. I teraz wystarczy jedynie, że damy na niego świeczkę. Dajemy to na górę. Ej, dobra, bo ja skopałem. To ten lightning rod powinien być na odwrót. Czekajcie, jeszcze raz. Ale fail się wkradł, kurczę. I siup. Co jest? Ej, nie mogę tego wbić normalnie. Co tu się dzieje? Dlaczego tak? A, bo tutaj jest już dirt. Dobra, okej. Okay. Sorry, sorry, się zamotałem. Nieważne, nieważne. Ważne, że mamy ten młot. Pato, i teraz dajemy tu świeczkę. To wygląda naprawdę ultra mocno. W sensie poważnie, ładnie to wygląda bardzo. Można by było się pokusić i zrobić tutaj taki ołtarzyk. No ja teraz nie będę tego psuł, bo bym musiał przesuwać wszystko pistonami. Ale jako ozdoba na waszym świecie... Myślę, że zda się idealnie. Okej, czas na jakiś błąd. Ziomek tepa się do netheru. Aha, tak, był taki błąd, kojarzę go. I on trzymał cały czas prawy przycisk myszy, jak miał tarczę. I ta tarcza cały czas jest jakby aktywowana. A on nie musiał trzymać jakby na myszce, nie? Ej, ciekawy, czy to działa w wersji 1.20. Sprawdźmy to. Wydaje mi się, że mogli to zupdate'ować, bo to było zbyt OP. No ale co zrobić, jak nic nie zrobisz? No trzeba sprawdzić, oto to chodzi w tej serii, kurka rurka, nie? Dobra, bijemy portal, bierzemy sobie tutaj, słuchajcie, go odpalamy i bierzemy teraz tarczę i ja oczywiście włączę sobie tutaj game moda survival, trzymam tarczę i wchodzę do netheru. Czy będę miał tą tarczę cały czas aktywowaną? Zaraz się przekonamy. Tak! Patrzcie, mam tu ręce. Wydaje mi się, że jest aktywowana. Musiałoby nas coś zaatakować, żebyśmy sprawdzili. Czekajcie, pójdziemy sobie. No, będziesz mnie atakować w tarczę? Nie, nie! Wiecie co? Wydaje mi się, że to nie zadziałało, a ja po prostu się pomyliłem, bo myślałem, że to tak ma wyglądać tarcza, a tak wygląda tarcza, która jest po prostu złapana w ręku, więc spróbujmy jeszcze raz. Ale teraz rzucą się na nas pigmeny, więc nie będziemy mieć wcale tak łatwo. No nie, no nie, no nie, no nie działa, no nie działa. Dobra, nieważne, nieważne. Kolejny TikTok, który nie działał. Jezu, ile tych TikToków jest fejkowych? To jest masakra. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dawka dzisiejszych TikToków wam się podobała. Jeżeli tak, pamiętajcie, żeby mnie oznaczać na TikTokach właśnie związanych z Minecraftem. To być może wyświetla wasz komentarz, tak jak było to na początku. I pojawicie się w odcinku. Myślę, że spoko opcja. Więc ja byłem NWK. Widzimy się już jutro. Elo, pa!